Dobra, obejrzły ten film Kisaka. On ogląda film mój. Także reaguje na film, w którym Re... chłop reaguje na film, w którym ja nic nie robię, czyli reaguje na reaktora. Parthetic. I tu będzie reagował na mój film jak krytykuje Lords of the Fallen. I z tego co wiem, on chyba też nie lubi tej gry. Bardzo, nawet bardziej chyba niż ja, więc zobaczymy. Mój film trwał chyba 20 minut, więc dużo będzie jego komentarza. Jestem ciekawy, co powie. Dobra, mówicie z Partiatix, tak? Zostałem oszukany na 250 zł. Oj, dobra, wlatujemy w to widzowie na pełne. Jest się. Lords Kamerkie of the Fallen oszukali lewo? mnie. Zostałem oszukany na 250 zł. Nie, no, ja to muszę zobaczyć. Ja jako naczelny hater, Lords of the Fallen, i nie dlatego, że jestem smutnym haterkiem z internetu. Nie, dlatego, że gra jest serio w opłakanym stanie. Party nie znał. Prawda. Serio, nawet w życiu nie oglądałem jego. Ej, a ja znał Kiszaka. Oglądają heroesy u niego z 5 lat temu, czy 6, już się nie bardzo dawno temu Chyba heroesy, to było tak dawno temu, że już się nie kontentu, ostatnio tylko ktoś podesał shota odnośnie tego jak wypowiada się na temat lordów. Wiem, że jak grał w Lies of Pi, to też ludzie mówili, że ma bardzo niską ilość wyjebek, podobnie do mnie I nie wiem kto tam finalnie skończył z mniejszą, no ale definitywnie... O, ciekawe Wie też ile on miał? Ale pewnie ja miałem więcej, jeżeli on jest takim dużym fanem Soulsów. On... Ja miałem 20 więcej żon. A no to podobnie zagraliśmy. No, można powiedzieć, że podobnie. Nie na no, chłop gra w Soulsy, więc musi coś czaić temat, no nie? No to co? Jesteśmy po krótkim sobie wstępu, oglądamy i zobaczymy. Generalnie patrz. Widz pyta, co myśli o tej gierce? Reagowanie... Zara, bo... <laughs> Chyba jeszcze nie reagowałem na film, na który ktoś reaguje na mój film byśmy w nią grali, ale po przespaniu 4 godzin, czyli po przespaniu nocy, tak? A raczej diawus spałem w dzień. Do... Czuję się oszukany oszukany się czuję na 250 zł. I jeszcze bym to przemilczał, ale zobacz to. Zobaczyłem tego screena i nie wierzę w ludzi. To polski żyd, sam się tak przedstawia, Giga koksik, O, dzięki Mr. Jam. Kość. Pamiętaj o lajku like sobie. Ja daję wizowie lajka, like, instant. Wy jest. też dajcie. E, ja igra. też daję. I suba, luj, dam suba, pieprze. Pooglądam jak też krytykuje tą grę. Jeżeli ją krytykuje ale jak ją chwali, to też się dowiem za co. Oceny jakiejś redakcji YouTuberów, Jakiś pism o grach, jakiś recenzent, Co to w dupę jest? <śm> Co to jest? Co to są za oceny? Oni grali w tę grę? Ludzie, chociaż jedna osoba Kto dał najniższą ocenę? Najniższa ocena to jest 8 w 2. 8 10 tej gry. Jak to? IGN 10 na 10 kurwa 10 na 10 to jest tytuł krystaliczny kurwa To jest definiujący gatunek Ty to, to so... prawdziwy ty? Tutaj, tutaj setter. To jest poziom, do którego każdy inny będzie chciał aspirować. No to z tego co on mówi, to Elder Ring jest 10 na 10, bo albo Dark Souls, bo każdy się wzoruje właśnie na tych grach Kurwa, 10 na 10 w moim odczuciu to są naprawdę gry definiujące gatunek. To jest Diablo, to są Resident Evil. Ale e, Diablo ja osobiście nie lubię, ale obiektywnie uważam, że to są gry 10 na 10. To są stare Path of Exile, to są Dark Soulsy, to są tego typu gry. To są gry, które w swojej kategorii definiują cały gatunek. To jest Warcraft 3, kurwa. O, to Warcraft. Są tego typu. Ty my chyba podobne gry gramy. Ja i on. Chyba, że on też się lubi Warcraft, ale ja, Warcraft 3, legenda. Tyle godzin grałem w tą grę. Rzeczy, naprawdę. Rzeczy. Opinie graczy? Sam ci zaraz powiem swoją opinię, bo naprawdę ta gra jest ciężkim w dupę skamem i czuje się. Od... Ja Wam powiem tak. E, ja mam podobne odczucia, że ta gra Beskitu to jest skamy, jak chuj, naprawdę. To nie jest gra, i e, ja Wam no, to, to jeszcze raz powiem. To jest gra, która kosztuje dokładnie tyle samo co Elden Ring w pełnej cenie. E, no i tu na pewno nie możemy mówić o tym samym poziomie. I to jest tak. Ja rozumiem, że nie każdy studi jest na poziomie From Software, ale kurwa, jak prowadzisz jebaną budkę z kebabami, to nie sprzedajesz kebabów po cenie restauracji Michelin, tak? No to da. jest chyba logiczne. Najwyraźniej dla dużej ilości konsumentów mediów growych i kurwa deweloperów nie jest. Ja jestem konsumentem. I mnie to pierdoli ile ta gra kosztowała, jakie wy mieliście pie piekło deweloperskie, ile razy to przychodziło z rąk do rąk, czy kurwa co się u was w firmie dzieje, czy pani Kasia obciągnęła szefowi czy nie obciągnęła, nie interesuje no mnie prawda. to kurwa. Ja oceniam produkt w takiej cenie w jakiej dostaję, dostaję produkt w cenie AAA, oceniam produkt rzędem Aha, innego czyli produktu. czyli z tego co widzę on pewnie będzie podobnie patrzył jak ja, to pewnie będzie ją ogólnie... Albo takie same wrażenia od was tej gry, jak ja, albo bardzo podobne, bo ja mówiłem w tym, w tym filmiku tutaj, że jakby ta gra była dużo tańsza, to bym ją lepiej ocenił. I z tego, co on mówi, wygląda, że on też by to zrobił. Produktu AAA. Jeżeli nie dostaję produktu AAA, no to kurwa znacząco zaniżam tą ocenę. Zupełnie inaczej bym oceniał Lords of The Fallen. Jeżeli by to była gra od małego studia. Która by kosztowała 50 do złotych. Będziemy się lizać po jak z nim, ale jakby ktoś się obejrzał mój filmik i mnie zwyzywał, to też bym to chętnie obejrzał i się do tego odniósł. Nie moja widać, że akurat on możliwe że ma podobne podejście. A jak ktoś, kto ma inne podejście, też nagra na mnie film. Zapraszam. <laughs> ale kurwa macz! 250 jebanych złotych? Czy ich w tym, w tym CI Games popierdoliło do reszty, Ręb. czy ich totalnie pokurwiło, tego się nie da inaczej nazwać. Oni upadli na głowę, kurwa. To, co ci ludzie tam kurwa wymyślili, to ja to trzeba kurwa, ja powiem jak stanowi to trzeba jebać, jebać i jeszcze raz kurwa jebać. To trzeba podnosić głos, to trzeba podnosić kurwa pięści i trzeba jasno i klarownie no o tym tak. mówić. To ten produkt. Jest tak wybrakowany, że nie jest w ogóle warty swojej ceny. W ogóle. Szukany na no 200 pi... Jak ludzie będą to akceptować, to takie gry będą jeszcze częstsze niż są. A i tak już często gra, wychodzi giga niedorobiona na start. Na przykład Cyberpunk, który dość niedawno dopiero dostał takie łatki, że wygląda tak, jak miałby wyglądać w 2020. 50 złotych, pozew zbiorowy powinien być, w tej grze jest zrobione wszystko źle, ludzie którzy zrobili tą grę... Jeżeli byłbym akcjonariuszem spółki, z Games, szedłbym po pozew zbiorowy, serio kurwa, naprawdę, zacząłbym się nad tym zastanawiać. Nie grali w dupę w żadnego Souls-like'a, a nawet w oryginały, czemu takie gry powstają? I czemu ja się dałem na to nabrać? Trailer mnie oszukał. Powinni oddać pieniądze wszystkim. Przecież te oceny to jest takie oszustwo, że jeżeli ci ludzie nie wzięli za to pieniędzy, to, I to są sport idiotami. I że to szok? Gra co roku ma pełno błędów przez cały rok. No tak, ale jak. Aż tak dużo. Ja w ogóle się nie wypowiadam na temat FIFA i tego gówna, bo Ty chyba o tym mówisz. Bo ja nawet to nie grał, więc mam tu w dupie. Jak się miliony graczy na to godzi, a potem otwiera sobie paczuszki z piłkarzykami i ich to cieszy, to ich. To mam to w dupie, bo i tak w to nie będę grał. Czyli dali się a jeżeli wzięli za to pieniądze, to powinni w dupę teraz wrócić z tego, co dostali mi 250 zł, że się, się nie mi Przez tych oszustów. Płacili mi za tę grę jako chyba jedynemu na Twitch'u, i chyba też nie reklamował tej gry od twórców. I mi też widzowie nie zapłacili. Wczoraj A, u mnie ważne. tego krapa w wyglądało średnio nie 1300 osób. Jestem wysoko z siebie dumny, że nie sprzedałem kurwa dupy i pokazałem wam faktycznie, jak ten krap wygląda. Kurwa, jakby uważam, zapłacili, że zapłacili, to, jest... to mnie chwalił tę gra. Właśnie dobrze mam tak, bo ja miałem yy, na przykład propozycję do różnych gier mobilnych I je odrzucałem Więc raczej by tak nie było Raczej po prostu bym tego nie przyjął Chociaż kto wie, no bo trailer był dobry Ale cieszę się, że nie muszę o tym myśleć i że tego nie reklamowałem Cieszę się z tego <laughs> I nie muszę gdybać co by było, bo jest tak jak jest I mogę wyzywać tą gównianą grę i wyższy poziom I mojej misji streamerskiej: udowodnić każdemu, jak ta gra jest do dupy, bo ona jest do dupy. I takie rzeczy trzeba nagłaśnić, o takich rzeczach trzeba mówić. To jest mój streamerski, influencerski, gamingowy obowiązek: wytłumaczyć, dlaczego ta gra nie jest warta swojej ceny, by unikać możliwości powstawania. Tego, co on teraz mówi, to ja jestem też. Nie wiem, czy u niego były takie głosy, ale u mnie przychodzili niektórzy i pisali, że ja krytykuję tę grę nie dlatego, że mi nie zapłacili, tylko właśnie dlatego, że ja, że przez to, że mi tylko dlatego, że mi nie zapłacili, to ja tę grę wyzywam. No, chłop jest odklejony, czyli moja. Opinia się nie liczy, bo mi nie zapłacili, ale innym streamerom, co mają pieprzone hashtag AD do takiego gówna, ich się liczy, bo im zapłacili, tak? Ty w dupę ulungu, ty myślisz? Tupę umiesz połączyć dwie kropki linią, debilu? Prania tego tytułu w przyszłości. Po prostu muszę to zrobić. Jestem zobligowany do tego. Zależy mi na tej branży, kurwa. Chcę, żeby gry były lepsze. Kocham Souls-lajki, -like. kurwa, no, ja Wejdźcie sobie na mój kanał archiwum, zobaczcie, Dark Souls 1, tylko piromancją, tylko magią, bez staminy, na macie Aha, do tego. to on ma taki kanał, pewnie, ja widziałem takich, dużo bardzo takich kanałów oglądałem, tylko zagranicznych, bo polskich kanałów z Dark Soulsami i tak dalej, to ja nie znam za bardzo. Na kierownicy, kurwa. Stary z opaską na oczach, z jedynie autodeskrypcją tworzoną przez nie Amandę. Kurwa, zobaczcie, jaką część mojego życia i mojego streama ja poświęciłem są z -like To nie jest tak, że ja jestem wkurwiony, bo mi się nie podoba tytuł. Nie, ta gra jest absurdalnie do dupy. I to nie jest no tak, je. że to są rzeczy, które są subiektywne, które podlegają jakimkolwiek dywagacjom. Nie, jestem w stanie to matematycznie udowodnić. Dlaczego filary tej gry leżą? Bo takie rzeczy jak, no tak. kurwa, Recover Flamesy, jak długość klatki animacji rola, jak długość rola, kurwa, jak długość daszy. O no właśnie, wszystkie te rzeczy, co on wymienia, bo widz też jakiś pytał, czy myślę, że na przykład za miesiąc, dwa, spaczują tą grę i się nie dało grać. To te rzeczy, co on wymienia, ja też gadałem, tylko innym językiem, bo widać, on jest bardziej profesjonalny niż ja, ale dla mnie tej gry się nie da spaczować, nie da się jej naprawić patchami, bo ta gra jest od fundamentów źle zrobiona. Jak kurwa matematyka w grze, to są rzeczy zero-jedynkowe, no nikt mnie nie wpierdoli Le, do łba, że jeżeli masz atak w Souls-like'u, który wymaga od ciebie zszarżowania i dłuższej animacji ataku z szarży, to on ma zadawać 70% podstawowych obrażeń, Kurwa. <gry> Właśnie, ty. Ja na to też zwracałem uwagę, że z biegu zadajesz mniej obrażeń. I widz i napisał, że w Elden tak jest. Ale on widać się na tym zna bardziej niż ja. I mówi, że jest to dziwne. Ja też na to zwracałem uwagę i mi jakiś typ z czatu próbował wmówić, że to tak powinno być. Ty w dupę śmieciu cię po chat logach, znajdę. No po prostu, no nie no. Nikt mi tego nie mówi. Tą grę, ta gra jest. To nie jest, słuchajcie, taki tytuł, że on jest. Wiecie, w skali od 5 <grych> do 8 napisał. rozumiem, jakby go ktoś ocenił. To jest tak, że ja, ja na przykład ja oceniłem cyberpunka tak jak go oceniłem, i powiedziałem, że rozumiem dlaczego ktoś mógłby mieć podstawę go ocenić wyżej. Rozumiem. Są takie gry, które wpadają w pewną kategorię, że tobie mogą nie do końca przypaść do gustu, ale jesteś w stanie zrozumieć rozwiązanie w nich, które doprowadzi, Ale tak nie jest, Waldery góry. Ja też pamiętałem, że tak nie jest, ale widzę jakiś mi to próbował wmówić. I w sumie to no, już się nie wypowiadałem na ten temat, bo tak nie byłem tego w bo Elden Ringa grałem bardzo dużo na premierę i jakoś parę tygodni po premierze, jak speedrunowałem. I według mnie tak nie było. I jakiś tak pieprzony w dupę śmieć mi próbował to wmówić, wmawiał mi to cały czas. Bardzo do tego, że ktoś oceni to kurwa lepiej. W przypadku Lice of Pi, to nie podlega żadnym dyskusjom, ponieważ ta gra leży na etapie matematycznym. Tu mechanika w tej grze jest totalnie zjebana i to, to się da kurwa udowodnić. Ja wam to mówię jako osoba, która tworzy grę na Unreal'u piątce kurwa. Dlaczego tu o, multum jest rzeczy jest stricte zjebane? Powiedziałem Lies of P, chodziło mi o kurwa Lordsy. Dlaczego tutaj multum rzeczy w ogóle w implementacji takich elementów jak światło jest po prostu chliknięte kurwa z Unraila i nieruszone do kurwa reszty, nie? Jakiś sens by to miało, że specjalny atak słabszy niż podstawowy? Ale w tej grze tak jest. Specjalny atak bije mniej niż podstawowy. Wyobraź sobie to, podchodzisz do typa i go uderzasz, to bijesz więcej, niż jak postać biegnie, skacze, robi zamach, uderza tego bosa i bijesz wtedy mniej. <laughs> niż jak podejdziesz i machniesz. Super. co? Czemu tak jest? się wydaje. I ja. I dlatego ja mogę szczerze powiedzieć, co myślę o tej grze i myślę, że jest pieprzerem oszustwem. Wszystko w tej grze jest źle. Wszystko. Po Rolu też się nie bije. Nie wiem czy wy w ogóle widzowie wygraliście w Souls Like jakiegokolwiek. Czy tylko oglądaliście u mnie albo u kogo innego. Ale no, wystarczy pograć w tą grę pół godziny, żeby zobaczyć jak dużo rzeczy jest tu źle zrobionych. Zaczynając w dupę od rola, zwykłe przewrotki, autoataki, podnoszenie dusz, animacja podnoszenia dusz. Co to w dupę jest? Jakich Kurwa, te absurd. Bossów, którzy biegają i są nieśmiertelni, byleby przedłużyć walkę, bo inaczej trwałaby w dupę 30 sekund, bo jest tak rozpieprzona. No, to tak prawda. Rozpieprzone oszustwo. Nie wiem kiedy ostatnio się tak naciąłem na grę. Bo na przykład tak, grałem w Far Cry 5, który też mi się bardzo nie podobał, tylko ja go kupiłem chyba za 30 zł. To jak za 30 zł to Far kraja 5 można ocenić 5 na 10. Ale ta gra kosztuje 250 zł w dupę. Mieszane oceny, no właśnie, widzowie znaczy gracze chociaż ogarnięci, ale 52% to i tak jest dużo. W tej grze... Wszystko jest źle zrobione. Po przewrót. W ogóle najgorsze. Widzę, że to jest. Ja oglądam ten film i widzę, że to jest prawdziwy gracz. Ketchup w tle leży po prostu, <grym> <grym> Leży, leży. Dobowa na drugim fotelu. <grym> ale żeby nie było, czekaj O, tylko już mi się skończył, bo ten ketchup nie używam, ale sos. Cały czas przy komputerze leży, ale już się skończył. Trzeba nowy przynieść przy komputer W jest to. W normalnych Souls-likeach, podam ci to na przykładzie. Patrz, rozrysuję ci to. Masz tak Souls-like, nie? I masz tak. Krawędź budynku, i ty jesteś tutaj. I autoatak robisz mieczem, nie? Mieczem autoatak robisz. W tą stronę, przy krawędzi i w normalnym souls -like jesteś przy skończysz krawędzi Skończysz tu animację, atak, ale... no w tej grze kończysz tu kurwa animację Ty Widzisz, kurde zaraz padnę i klikasz kółko na padzie lub jak to masz ustawione I, I cancelujesz zbiwują. I przerywasz animację ataku Dokładnie Nie spadasz W tej grze ta gra jest zrobiona jak heroesy w dupę, heroesy, graturowa Jak klikniesz atak to nie możesz zrobić przewrotu ty już masz zakolejkowany ruch i ci zrobi mm -hmm. ten autoatak i spadniesz w przepaść. Nie da się tego powstrzymać. Jak klikniesz autoatak w złym momencie, to ty już to ty nie możesz obserwować scenkę, jak spadasz w przepaść, bo się nie da nic zrobić. Ta gra jest. Wszystko jest w tej grze źle zrobione. Animacja podnoszenia dusz. Dusze, w, jak masz gry souls like masz tutaj mgłę przed bosem. Mgła jest, nie? tu jest gdzieś ognisko. W ogóle w tej grze to nie na wykładem, ale swoją drogą. Masz mgłę w tej. Nie no, ogniska w tej grze to jest tak, słuchajcie. Oni wymyślili sobie, że dadzą system, który pozwoli graczowi tworzyć ogniska. A no to widzę, że on okay, będzie krytykować. Okay, <laughs> ja chyba ja te same rzeczy krytykuję co on. To albo ja się znam, też trochę na tych grach, bo tak dużo grałem w slajki, -like albo ja i on nic się nie znamy. Rozumiem. Stwierdzasz, że dany boss ma długi runback i ty chcesz go sobie stworzyć przez mgłą, nie ma problemu. Jak jest kurwa problem, że to ogniska możesz robić w miejscach, które deweloper stwierdził, że będziesz tam mógł zrobić ognisko. To po chuj już w ogóle jest możliwość tworzenia tych ognis, skoro to deweloper wybiera, gdzie ty możesz robić te no kurwa tak, ogniska, to, też, to, też jest to po chuj mało. dajecie graczowi możliwość robienia tej opcji, skoro to wy wybieracie, gdzie kurwa on je będzie mógł stworzyć. No przecież trzeba być no to. takim niedokurwem, żeby Powinny wpaść. powinno być zwykłe ogniska w tych miejscach i tyle. I duży problem jest to, że biegniesz i możesz losowo wejść na bossa, bo nigdzie nie ma, że tu będzie boss, bo oni dają też w tak losowych miejscach, że możesz zrobić ognisko i ty nawet nie wiesz, czy będzie boss, czy tam jednak boss będzie dużo dalej, to jest tak losowa gra, zwykłe ogniska i tyle, a nie wymyślają swój system crackheady pieprzone na jakimś haju, na jakiejś w dupie narkotykowej imprezie wymyślili system i go serio dodali do gry, no ćpuny pieprzone, rozumiesz? Na taki pomysł, że to po prostu ręce się stary załamują, nie? A co jest najlepsze, tworzenie tych ognisk jest w ogóle niekonsekwentne ze sobą, ponieważ są momenty, gdzie zabijasz bossa i po tym bosie możesz sobie zrobić ognisko. I masz dużo dużo na sobie, i myślisz, okej, okay, zrobię sobie ognisko, bo no. najprawdopodobniej nie ma ogniska za bosem. I raz no. tak zrobisz i faktycznie kolejne ognisko jest kurwa dopiero na samej lokacji, gdzie musisz przewieźć przez kurwa 500 mobów, no nie? A są sytuacje, w której masz możliwość stworzenia ogniska za bossem Idziesz 5 minut dalej, wychodzisz za róg i chuj, no. i tam jest automatyczne ognisko I sobie myślisz, ja pierdolę, no to raz mnie uczycie, że jest tak, a raz mnie uczycie, że jest kurwa inaczej No, to prawda, też to krytykowałem, dzięki mi się właśnie las... Bo widzę, że mamy takie same spostrzeżenia co do tych gier Znaczy, gra jest w ogóle niekonsekwentna To tak naprawdę nie wiem, komu się ta gra może podobać, bo tak jak mówiłem Jeżeli to byłby pierwszy Soul Slayer jaki grasz to ty nie będziesz wiedział czemu ci się to nie podoba i co, zaakceptujesz, że ta gra jest dobra, bo wydałeś 250 złotych? Takie typowe zaprzeczenie? Bo wydałeś dużo pieniędzy? Więc musi się podobać? No nie wiem. A Możliwość tworzenia tych ognisk pojawia się w tak randomowych miejscach, że są sytuacje, że bez kitu 5 sekund biegło od siebie. Pozytywne recenzje co do tej gry to widziałem takie. Grałem w Eldorringa Dark Souls 3, ta gra też jest fajna, Taj 10. To są pozytywne oceny do tej gry. Nikt nie, więcej nie komentuje. Są oddalone możliwości tworzenia ognisk. To jest absurd. Ta gra na podstawie w ogóle projektu archite architektonicznego świata jest tak skurwiona. No tak. Nie nie chciało się im W souls -like grach przed tą są dusze. Ale to nie jest nawet problem, nawet jakby na bosie. Nie, no są na bosie. W solsach są w trakcie bossa, ale. Po prostu to musisz kliknąć. W Live of Free i pamiętam. chyba w nowszych teraz grach, nie wiem jak jest w Elden Ringu, nie pamiętam. Faktycznie no właśnie, zaczynasz to się już pamiętam. to stosować, że przez mgłą podnosić to. I to jest lepsze zastosowanie, bo to cię nie forsuje do wejścia na bossa i z konkretnego miejsca ściągnięcia tego. Eee, no, ale kurwa ich system jest identyczny te dusze by były, czyli gdzieś tu jest boss, bo już przeszedłeś za mgłę, a tu są dusze. To w, na przykład Elden Ringu wbiegasz w te dusze, klikasz chyba krzyżyk i on ci je podnosi. A w tej grze podbiegasz do duszy, klikasz krzyżyk, jest animacja, jak on to podnosi. Nie da się jej w dupę przerwać, a bo w tym czasie może ci zapieprzyć, przerwać animację i, i tak tych dusz nie podniesiesz, więc nawet nie opłaca się ich próbować podnieść. To jest taka mechanika. Trzeba zgadywać. Pominaj się jeszcze że ta gra działa jak gówno? Aha właśnie. I tutaj był też argument, że... I ludzie piszą tak, może taka sobie gra, ale fajna eksploracja i super grafika, w tej grze Unreal Engine 5 chyba ten silnik, czyli gry, które, no niektóre gry, co wyszły w tym roku, na tym silniku wyglądają giga, ale ta gra nawet grafikę spieprzyła, w tej grze, ta gra jest po prostu brzydka. Ja wam powiem, tak. Na obronę tej gry mogę powiedzieć, że ona faktycznie ma kilka ładnie artystycznie wyglądających elementów. I to jest prawda. To też to powiem Ale czy dalej. możesz powiedzieć, że grafika w grze jest ładna, bo jest w niej ładny obraz, jedna ładna animacja albo jeden ładny segment? Nie. Grafika w grach komputerowych jest dziełem ciągłym. Więc jeżeli gdzieś pojawia się odstęp od reguły w jedną albo w drugą stronę zarówno, to można na to nie zwrócić uwagi. Jeżeli grafika nie jest spójna ze sobą, nieskoherentna i w przypadku e, pros of the Fallen nie jest, to, to uważam, że jest zrobiona źle. Tak jak na ten rok, w tej grze nawet grafika jest spieprzona, a tu nawet się nie musieli starać, chyba że się starali, żeby ją popsuć. Nie wiem jak to możliwe, że w tej grze nawet grafika jest zła. Są lokacje ładne, ale tylko lokacje. Ogólnie ta gra jest brzydka. Optymalizacja, wiadomo, leży i w dupę kwiczy. Nie wiem, widzowie, grałem w Elden Ringa, przeszedłem go i robiłem speedrany oro, tak? Ro Żebyś tylko wiedział kto cię ogląda i bije ci brawa za to co mówisz. Co, miałeś jakiś krótki epizod z CA Games? <laughs> Wiecie co wam muszę powiedzieć? W momencie w którym zacząłem publikować to treści na pisze, temat Lords of the fallen, Pojawiło się u mnie zarówno i na streamie, jak i w komentarzach kilka osób, które powiedziało, że pracowało w CI Games. Powiedziało, że nie może mi zdradzić szczegółów na temat pracy tam, ponieważ otwarcie powiedziałem, że jeżeli ogląda mnie ktoś, kto pracował w tej firmie, to bardzo chętnie przeprowadziłbym z nim krótki, kurwa, wywiadzik albo zadał mu kilka pytań, <grym> by móc zamieścić to w recenzji. Wiadomo, anonimowo. Ale powiem wam tak. Trzy albo cztery takie komentarze już miałem i każdy pisze dokładnie to samo. Pracowałem w tej firmie. Większość polskich osób z tej firmy się zwolniło. Ta y, gra nie była robiona w dużej mierze przez Polaków. Większość Polaków odeszło w trakcie tworzenia tego projektu. To, było, to była patograferka do i takie samo mam zdanie na temat tej gry co ty. Uważam, że ta gra jest słaba i dlatego tam nie pracuje. Ujęte speed Speedrady, bo była ta gra piękna dla nie mnie, Elden Ring 10x10, znaczy. 10, cudowna gra. Lies of Pi, też. Wczoraj się I... Amraha, czyli Demon, zapytałem, co sądzi o lorcach, a on, że dobra, tylko mogłaby być trochę lepiej optymalizacja. Nie muszę dodawać, że hashtag ad. Właśnie, problem. No, ta gra miała połowę budżetu na kampanię marketingową, i chyba tylko dlatego są tak wysokie oceny tej gry. Nie wiem, bo nie widzę innej opcji. 95% streamerów, i to w Polsce, i za granicą ludzie co w to grają Jedną osobę, która spidranuje wszystkie Soulslajki Widziałem, która nie miała hashtag ad przy tej grze Jedną w dupę osobę za granicą Nawet zagraniczni streamerzy mają hashtag ad przy tym głównie Właśnie, co do Lice of P, bo to jest chyba ja najświeższe porównanie, masz Lice of Pi, czyli podruba Soulslike, tak? Tak się ogólnie mówi, chociaż to jest krzyw krzywdzące dla tej gry, dla Lice of Pi, że to jest podruba, bo jest bardzo dobra ta gra, jak nie od twórców oryginalnych Ja nigdy nie grałem w żadną podrubę Soulslike I to była pierwsza w jaką grałem i Kurde, ja grałem w dużo bootlegów. Z Dark Soulsów to i Souls-likeów. Lies of P mam. jest najlepszym. Serio, jest najlepszym. E, dobrej jest tajemizer, ale tajemizer to jest naprawdę twór małego studia, który pokazuje ich e, możliwości tworzenia. No to ta... Ja musiałem być czwarta co do strafienia pierwszym po jaką grałem. Akurat na najlepsze jak ja jest. Tam to jest gra bardzo krótka, z małą ilością bossów, ze słabym level designem, ale z bardzo fajną mechaniką walki, no nie? I oni tam wymyślili swoje nowe systemy. Więc, jak na przykład chcielibyście, za... i, 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 lubicie Souls -like i, zagraliście w podróby Souls likeów, no to Life of Pie jest giga dobre. Wulong jest bardzo dobry, naprawdę, ale Wulong niestety ma zagrać. takie azjatyckie MMO-sowe zacięcie pokroju Niocha. Ja w Nioha nie grałem jeszcze. ta emisja. Ta emisja no właśnie, co jest... on te regał o tym anime grafice chyba i tak dalej. Mi się to za bardzo nie podoba w grach, tak jak wyszło to nowe Final Fantasy, czy coś takiego. I co też miało być like, ale mi się nie podobała grafika, i jakby, jakby cały ten design tej gry. I dlatego też nie zagrałem. Ale też mówili, że nie jest takie złe. Może zagram kiedyś. Studio, które definitywnie ma potencjał, bo to było bardzo małe. E, Asterigos uważam, że Spoko, jest Amy. średnie. Asterigos jest za wolne, za nudne, ale ma przepiękne animacje. Sekiro mi się zrobiono. podobało. Jest od oryginalnych twórców Sekiro i mi się bardzo podobało Sekiro. Najlepszy system walki według mnie ze wszystkich tego typu gier, ale niektórzy mówią, że to Sekiro to nie jest Souls-like, tylko jest taki, bo no ma co się różni na przykład od Elden Ringa Sekiro, system walki jest zupełnie inny. Ale bardzo jest ładne Sekiro, chyba najładniejsze ze wszystkich tych gier i system walki o najlepszy, ale ogólnie ze wszystkich tych gier to dla mnie jest Elden Ring po prostu najlepszy magię, Ale spokoj, kurwa, Ulong spokoj. chyba jest najlepszy, moim zdaniem, jako podróbka. Problem jest taki, że Ulong jest mocno nastawiony na takie jakby edytowanie swojego giru, ponieważ tam na przedmiotek masz statystyki, które sam możesz edytować. Takie MMO-sowe bardzo. To dużej ilości osób nie, nie podchodzi do gustu. I Ulong ma dziwny system parowania i dożowania. Ja uważam, że ten system jest giga dobry, ale on to nie każdemu pasuje, ponieważ Ulong działa na takiej zasadzie, że jak klikniesz. Pary, w sensie pary i dodge jest pod tym samym przyciskiem dodża. Więc jeżeli klikniesz raz, to sparujesz, przez co jesteś zmuszany do robienia perfekt pary. Nie możesz tak jak w Sekirose spamować pary i liczyć, że ci wejdzie. A jak klikniesz dwa Aha. razy z rzędu, to zrobisz rola. I do tego on ma tą eksplorację po, połączoną z tymi flagami. Nie każdemu się to podoba. Mi się to nie podobało, ale w ogóle mnie to nie bolało. I to było Możesz, giga dobre, z uwagi na to, że sam mogłeś sobie definiować formake. poziom trudności bossa, no nie? bo sobie byli, wiadomo, tam z... Wydaje mi się, zbalansowani pod zrobienie zawsze tych 20 flag, ale można było ich próbować robić na przykład 15. Nie wiem, o Także ja rozumiem, dlaczego usiądza, się ściągra. może nie podobać Uląg, ale mechanicznie jeśli chodzi o walki z bosami. Uląg był bardzo dobry. Tak dużo złych rzeczy słyszałem o podróbach, że się nastawiałem, że to będzie gówno, nie? A się okazała ta gra super, gorsza niż Elden Ring, miała parę dziwnych rzeczy, ale się okazała giga dobra. No, tak było. A ta gra, to Lords of the Fallen, to się po Lies of Pina stawiałem, że kurde, ty, te podróby nie muszą być takie złe. Tak tyle słyszałem złego, a jednak są niezłe. Odpaliłem, boże, ta gra jest tak zła i to... Nie wiem co jest dobrego w tej grze. Walki z bossami gówniane, kaccenki na bosach, bosy nieśmiertelne, bo trzeba przedłużyć walkę. Nie wiem. Wszystko w tej grze jest źle zrobione. Przejdę ją tylko dlatego, widzę, żebyś ty nie musiał. Ta gra wygląda godzin z Sekiro z k 19 Dla mnie Sekiro jest ogólnie bardzo ładną grą, ale grafika to jest też... jak to się mówi? To jednemu się taka grafika podoba, innemu ta, nie? Jakby tutaj tylko mówię to, że nawet spieprzyli tą grafikę według mnie, że ta gra Lice of Pi jest chyba na tym samym silniku, a wygląda 100 razy lepiej. A nie, jest, no jest, no. tej grafiki. To jest na poprzednim, no. Speedrun robiłem Lice of Pi, a jak jest na poprzednim silniku, p... bo już mi to widzowie pisali To znaczy, że to musieli chyba maksimum wycisać jakie się dało z tamtego, nie? Czyli jeszcze bardziej się starali w Lice of Pi. To jest dobry... A co chodzi z podróbami yy... No chodzi o to, że są oryginalni twórcy od Dark Souls, Elden Ringa i tak dalej i ludzie, którzy, studia, którzy które się na tym wzorują, żeby oddać podobny gameplay, podobny klimat i tak dalej. I to są właśnie tak się mówi ogólnie, to na to, że to są podróby. Takie souls-like gry. Za tej grafiki. Speedrun robiłem Lies of P. Speed? To jest dobry ten mechanika skrzyżania jest tu też totalnie zjebana. Bo w tej grze nie możesz kliknąć kiedy się rezurektujesz, jest multum takich sytuacji, że dostajesz auto-rezurekta, od razu hita i zdychasz instant, no nie? Co sądzisz o jest no tak. jest Nie gram w gry platformowe, nie lubię. Robiłem Elden Ringa, w tej gry, ja po kilka razy poprzechodziłem te gry, Lies of Pi, ja nie wiem ile tam mam godzin, kilkadziesiąt godzin przez te speedruny, bo tam też trening był na niektórych bossach, wiesz o sobie wyszło, co chodzi, bo bez glitchy grałem, ale tą grę... Ja pierdzielę, mam ochotę pozwać twórców, czuję się po prostu oszukany, napieprzony, 250 złotych! Ta gra, i to jest też problem, gdyby Lords of the Fallen kosztowało 50 złotych... To ja bym tak źle tej gry nie ocenił, bo według mnie cena też ma znaczenie co do gry. Oczywiście, co to, co że ma. Tak jak na przykład z Far Cry'em, że na niego za 30 zł no ty, Far Cry 5, zgadzamy. No to takie okej, okay, można sobie zagrać, ale gówno pieprzone nigdy do tego nie wrócę. Ale 250 zł za grę, to ja wymagam jakiegoś ilinga nowego. A nie pieprzonego gówna. No tak, to by dalej było gówno za 50 zł, ale to jest różnica, czy wydasz na grę 250 czy 50 i to wtedy inaczej też podchodzisz do gry, inne masz oczekiwania. Co tam pracowałeś, ten się w cyrku nie śmieje? Dobry wieczór, dobry wieczór. Ty nie. ślepak pecie pieprzony! Ja chyba przez całe życie nie słyszałem, że x Parcetics Mądry gadał. Ślepak! Co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz na innych czatach? Pieprzeniec drogi mi dorabia. Ryba. Azyl dla pracowników CI Games, tylko u mnie na streamie. 50 za grę to jest ćwierć tysiąca a 50 zł. To jest gigantyczna różnica. Nie wiem, te oceny tej gry. Te oceny 8 na 108,5,9,9%. Jakbym 9, wiedział, 10? ja że mam... ktoś będzie oceniał mój materiał, to by mi się bardziej przyjażył, bo tak gadałem takie luźne przemyślenia po 4 godzinach stół. Powiem tak. Ja nie zakładam jakiejś takiej foliowej czapki względem tego, że recenzje są przekupywane, ale ta gra miała tak intensywny marketing, że... Tak. Kurwa, wnioski same wychodzą. A ja zakładam foliową czapkę i według mnie były przekupione te oceny, i mnie nie obchodzi to, że ktoś może się poczuć urażony, bo musiały być przekupione, patrząc po tych ocenach, i tyle. Tu nie ma co się pieprzyć z tym. Nie wierzę w to, że ani jedno studio nawet nie dało 7 na 10. Chociaż, żeby się wyłamać z tego. Nikt się nie wyłamał. Co mnie? Naprawdę. Nie można wykupić u kogoś pozytywnej recenzji, ale można. Można, tak jak wychodzą nowe sprzęty różne. Pamiętam, że wychodziły nowe chińskie telefony i były co jakiś czas afery zagranicznych youtuberów, że dostawali za to spore pieniądze po czasie. Najpierw recenzowali, że super telefon i tak dalej, a po czasie wychodziło, że jest to główne, on dostał za to pieniądze. Można budować z kimś długo, długoletnią współpracę? Na podstawie której ręka rękę myje. A no to też prawda, ale to jest równoważne równo według mnie. 5 na 10, co tu jest? Czy można ufać jeszcze ludziom, którzy oceniają gry? Czemu takie wysokie oceny ma ta gra? Oni nigdy w żadną grę nie grali. Oni dostali prawdopodobnie siano, żeby nie taką ocenę wystawić, bo w to nie wierzę. Ta gra ma ocenę jak Wiedźmin 3 albo lepsze. Nie no, to oni nie dostali siano za to. Większość deweloperów, znaczy nie deweloperów, tylko krytyków gamingowych i recenzentów, to są debile, to są idioci kurwa. To są ludzie, którzy z grami komputerowymi nie mają nic wspólnego, no to, to są nieudacznicy. Wiecie dlaczego tak kurwa sądzę? Bo każda normalna osoba, która ma umiejętności w danym brandzie, tworzy swój kurwa brand, a nie pracuje u kogoś kurwa. Dlaczego ktoś, to kto ma kurwa zacięcie Dobre do grania w gry komputerowe, miałby recenzować gry do chuja pod jakimś portalem, no? no przecież każdy normalny, kto się zna na grach, na grach komputerowych, i chce tworzyć content z gier komputerowej, to se sam zakłada kurwa portal, to se sam zakłada Twitcha, to se sam zakłada YouTube'a, TikToka. Tak to kurwa działa, no takie są wizowieralia. realia. Takie... Czyli to wychodzi na to, że wszystkie studia według Kiszaka, czy tam redakcje, które oceniają gry, to są pozostałości po czasach początków internetu? Tak jak kiedyś było CD Action i to kupowałeś, żeby zobaczyć jaka... Dana gra będzie miała ocenę, czy będzie warto wydać pieniądze. Bo za, jak się było dzieciakiem, to 50 zł na grę to było bardzo dużo. I to są takie ochłapy, co zostały. Że każdy rozsądny już robi na swoim, a ochłapy zostały i dają takim grom 10 na 10. a to wygląda? Są po prostu kurwaralia. Każdy normalny po jakimś czasie po prostu odchodzi i do pisania recenzji zostały odpady. Kurwa, no odpady. No przecież żaden, żadna osoba, która nie jest dobra w FPS-y, nie będzie pisała recenzji FPS-u, tylko będzie się szkoliła, żeby grać kurwa i sportowo w CS albo w Valoranta, no nie? No, nikt normalny, z tego to kurwa jest zajebisty Dobry. w solslajki, -like nie będzie pisał kurwa dla recenzji solslajków, -like tak pod jakimś portalami, tylko będzie robił kurwa streamy z no-hitów, no nie? I widać to jaką kurwa popularność ludzie zdobywają, no, to jest niewymierne, to jest niewymierne, nikt normalny, znając się na czymś... A czy to jest... Nie podpisuje się kurwa pod kogoś innego, by dostać 200 zł za napisanie recenzji nikt! No jeżeli naprawdę i dostają takie 200 zł za recenzję, to dwie teorie mam. Albo to są ludzie, typu wolą pracować na etacie, bo się boją nieregularnych wypłat i w ogóle się wszystkiego boją, albo masowo piszą recenzje do każdej gry jakiejkolwiek, i wtedy się zbiera duża kwota. Po prostu do każdej gry dają, zanim napiszą recenzję, bo ją zobaczą na oczy 8, 9, 10, 10. Piszą na pałę recenzję, 200 zł kasują, i, i po 15 minutach biorą się co recenzję kolejnej gry, żeby dniówkę wyrobić dobrą. Kurwa nikt, widzowie. To są kurwa praktykanci, to są ludzie, którzy chcą wejść do branży, albo to są ludzie, którzy siedzą w niej długo, ale nie mają żadnego pojęcia, za ich doświadczeniem nie idzie żadna jakość, kurwa. Sorry, widzowie, takie są prawda, kurwa. Take a red fucking pill, jak pracujesz 10 lat jako recenzent gamingowy i twoimi całymi osiągnięciami jest fakt, że ty pracowałeś w redakcji, ty jesteś nieudacznikiem w moich oczach. Sorry, tak jest kurwa prawda. Tak jest kurwa prawda, Sorry, bo nikt tam. normalny się nie zajmuje czymś takim. I możecie się oburzyć, możecie na YouTubie opowiedzieć o, o, zabolało mnie to personalnie. Kurwa i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że ci to zabolało. Sigma. To może się kurwa multum takich osób weźmie do pracy kurwa. Skąd się biorą najlepsi prawnicy? Z pracowania w jakiejś wypis w kurwa? u... u jakiejś Maryśki no to każdy, nie kurwa to o że to tak naprawdę porównać i tak no to prawda jest w sumie, co on mówi najlepsi prawnicy mają własne kancelarie najlepsi recenzenci mają własne kanały kurwa najlepsi sportowcy mają własne kurwa drużyny albo grają w najlepszych drużynach kurwa a nie kurwa grają pod jakąś śmieszną organizacją która im płaci takie pieniądze które im pozwala przeżyć no kurwa oczywiście że nie Oczywiście, że kurwa nie. To jest smutna prawda widzowie, ale jak pracujecie 20 lat kurwa nie wiem w, w, w systemach jakichś bankowych i przez 20 lat nie byliście w stanie stworzyć samemu biznesu, który byłby oparty o twoje doświadczenie, no to sorry, to w moich oczach ty nie jesteś osobą kompetentną. No niestety po prostu nie jesteś. Kompetentni ludzie potrafią brać los w swoje ręce. Ale to Defini kiszek. Bardzo ogólnie patrzy i raczej się z nim zgadzam, ale też jakby on patrzy na przekrój całego społeczeństwa, już nie tylko o grach mówi. I teraz pytanie, jak to analizować? Bo na przykład masz wykładowców na studiach, którzy mają zerowe doświadczenie, a uczą tego, na przykład na ekonomii pamiętam, nikt nigdy nie wiem działalności, a uczył, jak ją zakładać i co robić, żeby osiągnąć sukces. To w, tak naprawdę w każdej branży się to liczy. Ale zgadzą się z nią, no. Rel. Nijować swoją przyszłość. On pluje jadem? Jak to? I teraźniejszość na podstawie swoich umiejętności. Proste, on mówi takie, jakie są realia w dzisiejszych czasach. czyż doświadczy liczy się bardziej niż teoretyczna wiedza. z jakieś główne rzeczy. Zapierdalanie kogoś, to nie jest kurwa umiejętność, bo jesteście do. Do zmiany tak, o, kurwa, tak o. Ja, ja nie mogę się doczekać przeczytania, kurwa, wszystkich komentarzy na YouTubie i wszystkich kurwa ludzi, którzy się oburzą. Bo 15 lat robią kurwa jedną rzecz i przez 15 lat nie byli w stanie zrobić czegoś swojego. Każdy kurwa człowiek na ziemi, kto co coś osiągnął. Osiągnął osiągną to tylko dla na... ludzi. Jestem A. Żydem, Więc chcę kurwa zobaczyć. Oj, zatrzymałem Podług mnie Nie to wygląda tak sparta. Załóżmy, jakiś Czesiek, Sławek, nie wiem, Zbyszek, Tomasz i Zosia składają CV do takiej redakcji i skończyli jakieś super studia. A potem taka Zosia pisze złą recenzję Final Fantasy XVI, bo jest mało czarnoskórych. No i A To nie wiem, czy o tym pisali w, w tych recenzjach, ale w tej grze w sumie ten mnich jest czarnoskóry, to dlatego jest gra 10, 10, ten taki z kapeluszem okrągłym? Każdy! Każdy jest równy! Brwac człowiek na Ziemi, co ktoś osiągnął, osiągnął to tylko dlatego, że sam coś budował, że sam coś tworzył, a nie dlatego, że zapierdalał kogoś nie... Wygląda na to, że ja z Kisakiem się mam podobne poglądy. To dlatego tak samo grę oceniamy? <ścoughs> Chyba tak. Czemu? Ta gra ma pewnie oceny lepsze niż Elden Ring. <ścoughs> nie wiem, no czuję się po prostu oskabowany. I to nie jest też tak, bo jakby to był pierwszy mój Soulslike, jaki w życiu grałem, jaki w życiu bym zagrał, to też inaczej chyba bym do tego podchodził, ale nie na zasadzie, żeby mi się ta gra podobała, tylko, że nie wiedział czemu by mi się ta gra, ma, czemu mi się ta gra nie podoba, gdyby to był mój pierwszy Soulslike, to bym nie wiedział czemu mi się w to tak źle gra, ale że to jest mój już któryś z kolei i zawsze te Soulslike'i speedrunowałem po przejściu, i nawet jeźdzę to wychodziło, to przecież widać takie niedociągnięcia w tej grze gigantycznej. Ta gra jest od niechcenia, Pentagram od jakichś antyfanów likeów dana, żeby nad... ludzi no. wyjąć z pieniędzy, no. Stydzisz się mieć tą grę w bibliotece? W sensie, nie no wiesz, powiem ci tak, trailer, a ta gra to jest. Nie wiem kiedy ostatnio by tak trailer oszukał, chyba, chyba nigdy. Chyba nigdy mnie trailer gry tak bardzo nie oszukał jak w tej grze. Naprawdę. Wszystkie bossy z trailerów w sumie są w pierwszej godzinie do zrobienia. Kiszek, jesteś wypalony zawodowo. Przycinek bez żadnej spacji. Wszystko, co wychodzi, nie jest kalką. Des jest złe. Każdy nowy pomysł odrzucasz? Dobra, dawaj, us y Jakiś debil do niego to chyba pisał. Te gry nie mają być jeden do jednego, jak, ale to jest oczywiste, że one się na nich wzorują na oryginalnych twórcach. Tylko, że robią to źle. O co tu chodzi? Stosunkuj się do tego. Dawaj, let's go. O co chodzi stary? Czyli twierdzi, że wszystko, co. Od... Ja ci powiem o co chodzi. Ty wydał 250 zł i go to tak boli, że teraz chodzi po streamach i wyzywa ludzi, któ którym się ta gra nie podoba. Bo go tak boli to, że pieniądze, które matka mu z komunii jeszcze nie zdążyła zabrać, wydał na tą grę. I go tak to boli. I Debil jakiś chodzi po live'ach i mawia widz jakimś streamerom, że ma się ta gra podobać. Jak się nie podoba, to wypierwszej. A co chodzi? Ci ludzie są porypani niektórzy. Odrzucam, dawaj, podaj jakiś przykład, kurwa Maćku. No, zaczyna się. Let's, let's fucking go, kurwa, widzowie. Let's fucking go. Odpalmy ja dymy. Mam preorder, kupił, jeszcze u gry obrażają, no. To no, kurwa. Uuu! Jeżeli wychodzisz z argumentu i z tezy, że odrzucam wszystko, nie. co nie jest Dark Souls'ami, ty jesteś idiotą, kurwa, niczym więcej, stary. Przecież chwalił lights of pi dawno i jeszcze jakąś tam Wulong czy jakoś tak? Czemu ten typ tak pisze w ogóle? Bo wybacz, jesteś zdziwiony, że na podstawie Soulsów interpretuje tytuł, który kurwa jest reklamowany jako Souls Like. Patbyś kurwa na to, hopie. Tak, no to jest hipoteza. Dawaj, czekam stary, czekam Ej, odbiór. Właśnie. Czekaj, zaraz może to znajdę, ale pod reklamą oficjalną na TikToku Lords of the Fallen. Komentarz znalazłem, czemu dziadka z Partetixa okradła na 250 zł? Piękna, piękna. Oficjalna reklama. Tam jest 5 komentarzy, jeden z nich to taki. <grym> no? Baldro, czy to Soulsy, no? Nie, to jest kolejny kurwa zjeb, który próbuje wytworzyć w swojej głowie hipotezę, że jaki to jestem zły, że ja wszystko hejtuję, kurwa. Ale po prostu to jest jedyne, co on widzi, no nie? Jest za głupi, kurwa, na to. Nie rozumie treści, <laughs> które przedstawiam, no nie? Nie rozumie. On nie widzi argumentów, on widzi zero-jedynkowo. No to... Albo chwalisz, albo krytykujesz, no nie? On... I w takiej sytuacji on zapamiętuje tylko te złe rzeczy. On nie widział, kurwa, mojej opinii na temat Lies of P, on nie widział mojej opinii na temat dodatku do Cyberpunk'a, on nie widział mojej opinii na temat Baldura Trójki, no nie? Każdy mój argument, który podaję oceniając gry, macie możliwość poddania argumentacji na tym streamie. Każdy. Ale dyskutujmy o kurwa logice i o argumentach i o tym co faktycznie powiedziałem, a nie mówcie: "A bo ty wszystko fejtujesz, kurwa". Siemaki, co jest tą grą nie tak? Mi się całkiem fajnie gra. A ja, Ale wielkim fanem solsów nie jesteś, dałbym rady w kilku zdaniach powiedzieć? Tak, jest materiałów trzy na ten temat na YouTubie. Wykrzyknij L.O.T.F. Dobra, gdzie jest ten zjeb? Gdzie jest ten zjeb? Jezu, jak w wkurwia coś takiego. Nie ma go już mówicie na czacie? Nie ma. Spierdolił. To pewnie no to. wtedy poszedł do mnie i wypisał rzeczy, które ja krytykowałem. To mi też jakiś debil wczoraj czy przedwczoraj pisał jakieś bzdety. A już wiem kto to. Po filmie, jak nic nie napiszę, to będzie wykonywany. Wyrok bana. Oglądamy już któregoś twórcę, który ma taką samą lub podobną opinię do ciebie, i te argumenty, a ludzie piszą, że ty wszystko hejtujesz. Tak! Oglądaliśmy kurwarka Dikusa, który podał te same argumenty, co ja. Oglądaliśmy lootboxa, który podał te same argumenty, co ja. I oglądamy Sparta pizza. Który podaje te same argumenty, które ja wcześniej, kurwa. Każdy wydaje mi się, kto grał w sąsuarki jakiegokolwiek, bo podobne przemyślenia. Nawet jak nie speedrunował tak jak ja, to ma takie same. Każdy, kto chociaż trochę pograł, bo to nie trzeba speedrunować, nawet nie trzeba przejść Dark Souls albo Elden ringa. Wystarczy chwilę pograć, bo tu chodzi o, naj o fundamenty tej gry, a nie o, o ogólną tą grę. Nie wiem, możemy wytworzyć kurwa pseudo bańkę informacyjną, założyć yy, foliową czapkę i powiedzieć, że oni kopiują content ode mnie, ale ja tego typa kurwa pierwszy raz na oczy widzę, nie wiem kto to jest kurwa, więc wątpię, żeby kopiował argumenty z mojego. No ja, ja znałem Kiszaka, ale nie oglądałem recenzji na temat Lords of the Fallen i nawet to było na live'ie uchwycone, jak zaczynałem tą grę, Wicu i podsyłał link. Pierwsze przemyślenia, i żebym pomyślał, czy chcę jednak to kupić. Ja powiedziałem, nie będę tego oglądał. Sam zagram i powiem widzowi, co myślę. Bo się nie chce sugerować. Tego filmu. Wiecie dlaczego? Ponieważ jeżeli masz ogranicę. to na live, możesz wrócić do tego live'. A. Dane tytuły, to jesteś w stanie sam definiować na podstawie swoich doświadczeń wnioski, kurwa. I chyba... A i tak są gówniane i potem jest tylko gorzej tak naprawdę patrząc po tym, co na razie było. Polskie Dark Souls powinniście być dumni i się cieszyć, czy Polacy wydają taką dużą produkcję dzięki temu reszta świata w ogóle wie, że jest coś takiego jak Polska świetnie. Ale co mnie to kurwa interesuje, czy reszta świata, czy reszta świata wie czym jest Polska? No kurwa, totalnie mnie to nie interesuje, no. Ja jebę. To równie dobrze można by powiedzieć, że bądźmy wdzięczni za Pandorę Gate, bo kurwa yy, na świecie ona z <noise> Ja te same rzeczy będę gadał serio. ale nagrałem swój film i on na niego reaguje. Nie mogłem go skopiować, bo mój film był wcześniej, jest? Ale mamy te same przemyślenia, jak to jest w ogóle możliwe. Jest polska, no? Kurwa, totalnie mnie to nie interesuje, no. Ja jebę, to równie dobrze można by powiedzieć, że bądźmy wdzięczni za Pandora Gate, bo kurwa yy, na świecie o nas mówią teraz. Co polscy youtuberzy kurwa robili? No ja pierdolę, to jest za idiotyczne Przekonanie. Dobrze, nieważne jak dobrze, że o Polsce mówią, no kurwa. O ludziach dużo wiem? to może niech w Polsce wybuchnie epidemia dżumy, to też się dowiedzą na świecie, że jakiś kraj z trzeciego świata... Wszystkie jest jest identyczna argumentacja No widzisz? Zauważył O co tu chodzi? Może my jesteśmy jedną osobą? Ja się po prostu maluję czymś, żeby ukryć tatuaże, żebyś widzu się nie skapnął Es? Ta ma dżumę u siebie w XXI wieku Jest się w dupę z czego cieszyć, ty w dupę ulungu. Co ty pieprzysz? Wiem, że piszesz to ironicznie, tak poza tym, ale nieważne. Niech się. Kary Zalewski, jak oglądam film i nie odpowiadam ci na Twoje pytania, bo jesteś kurwa jedynakiem, którego zawsze matka klepało po głowie i potrzebujesz tej pierdolonej atencji, i nie jesteś w stanie wytrzymać do momentu, aż skończę kurwa dany temat, który net widzisz na ekranie ile potrwał, to wypierdalaj. No stary, spamujesz! Myślę, że nawet podejść do widzów podobne. Przepraszam, widzów, ok? Ale to no, taka prawda. My jesteśmy tą samą osobą. My jesteśmy bliździakami. Kurwa, non-stop jedną rzecz. Na tym streamie w tym momencie jest, wiesz ile, kurwa? Na tym streamie w tym momencie jest tysiąc osób. Ale nie! Ty żyjesz w przekonaniu, że ja teraz muszę z tobą rozmawiać i tobie odpowiadać. Stary, mnie to nie interesuje, innych to kurwa nie interesuje. Jasne, na tym czacie możesz pytać o takie rzeczy, ale jak widzisz, że jestem zajęty rozmową na inny temat, to nie wpierdalaj się chłopie, tak samo jak wpierdale się matce, gdy przychodziła kurwa ciotka Ewka na kawkę. Dowiadują na świecie o Wiedźminie 3 I proszę, niech nikt się nie dowie, że Polacy mi amaczali palce przy tej grze Proszę, proszę Już lepiej, żeby nas za na granicą gadali o Pandora Getty niż o tym, że Lords of the Fallen jest po części polską grą Serdecznie. te same argumenty jeden, mamy jakie Jak to jest możliwe? Patrz, jaki fajny trailer, dałem mu szansę No ja też dałem szansę, ale naprawdę Wymieniam minusy tej gry Roll, przewrót Źle zrobiony, bardzo Podstawa źle zrobiony, roll, ale to i tak nie jest. Znaczy, to nie jest chyba i tak największy minus, ale dobra jest coś źle zrobione. Ja sam na Discorda. Postaci, ale... Dzięki, Wiecie kogo wczoraj spotkałem? Wiecie kogo? Misia Gogo. Ok. Chyba tylko po to, żeby się zwrócił? Żartuję. No, żeby szybciej przejść tą grę, żeby się tak nie ich Twórcy darowali nam po prostu szybszy moment postaci, żeby szybko skończyć grę i zapomnieć, że ją kiedykolwiek kupiłeś. Tak mi się wydaje. Kolejkowanie autoataków w tej Grzyniczy w Heroes'ach jest tak spieprzone. Je, je, myślałem, czy jest speedrunować właśnie gdy za w nią zagrałem. Wczoraj jak w nią grałem, to myślałem, kurde, bo się zmuszę do speedrunu, ale to nie ma sensu. Bo przyzwyczaję się do tak złegłnianego systemu walki, jak wyjdzie kolejny Souls Like, to będę w dupę od zera zaczynał grać likea. No to prawda. Nie wiem, myślał, że tu też są kolejkowane ruchy w dupę i nie będę wiedział, co się dzieje. W Lies of Pi przecież graliśmy, no to poprzedni Soulstrike, jaki grałem, to był Eldering, a i tak bardzo dobrze szło. Jak się będę grał w to gówno i się przyzwyczaję, że tak wygląda walka, to przecież skill to tak jakbyś grał tylko na Ironie, a potem wrócił na konto w Masterze albo w Diamencie i się dziwił, czemu ludzie wardy stawiają. No przecież to jest popieprzone. Ta gra jest rozpieprzona od samych podstaw i nawet grafikę ma złom, a tylko tym się chwalili na trailerach. Znaczy tego, Elden Ringa i Lies of Piro robiłem speedrun i wyż, wychodziły bardzo dobre te czasy, w Elden Ringu przecież przez chwilę top 1, ale glitchless. Tylko to też były inne czasy, bo wtedy ludzie speedrunowali, mało ludzi speedrunowało, glitch les, bo wtedy ciągle odkrywali... co jest, ten ten miał, kurwa, world record, record na pewnym etapie? i samemu trzeba było wymyślać trasę do speedrunu, ale i tak to były fajne czasy speedrunu Elden Ringa co wy gadacie, kurwa? trzy tygodnie po ale było to piękne a Elden Ring to jest tak piękna gra do speedrunowania a Lies of P też jest fajna do speedrunu gorsza, mniej mi się podoba, ale jest fajna i tak Lies of P miało pomysł się siebie Lords of no, to znaczy tak, no, Lights of Pi to generalnie według mnie było połączenie i Sekiro i Elden, no bardziej Dark Souls, bo nie było otwartego świata, ale wiesz o co chodzi, nie? To było takie połączenie różnych Souls. -like, no, Korowanie sprawiało. w jedną grę. A Lords of the Fallen, według mnie Lords of the Fallen to jest typowa gra mobilna, która ma niby dobrą grafikę. I nic w dupę poza tym. Brakuje tylko mikrotransakcji w tej grze, żeby to było 1 do jednego gra mobilna. Uwaga są. W tej grze możesz kupić kurwa klasę startową. <grym> 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 Czyli to gra mobilna. Oficjalnie. Nawet o tym nie wiedziałem, że da się coś dokupić. Tak. W tej grze na Steamie możesz ja sobie dokupić klasę. Są slajku, są już klasę dokupić, a za preorder dostajesz konsumabli więcej. Jeżeli w Dark Soulsie byłaby możliwość kupowania dodatkowych consumables, to seed do speedrunowania oraz seed do robienia no-hitów byłby związany z tym. Tak istotne są konsumable w zoptymalizowanym gameplayu. No e... tak, tak. Souls -like Jeżeli ja na przykład. Teraz mów... speedrun Elden Ringa, world record. No to jest taka trasa, żeby po drodze zebrać kilka itemów, które dużo, dużo przyspieszają ten speedrun. Bez, jakby się je miało od początku, jakby się zapłaciło za to, to myślę, że z 5-10 minut dałoby się uciąć. Z dnia na dzień w rekordzie świata, jakby się dało dokupić rzeczy na start za pieniądze. Mikrotransakcją jakąś. Ubym kurwa speedranować hunterem, bo Dark Bomby bym miał z Priordera. Tym speedranowo hunterem a nie Tiffem, no nie? Naprawdę jest tak źle zrobiona ta gra. Nie wiem kiedy ostatnio się dałem aż tak naciąć. Zobaczyłbym zobaczyłbym jakiś edit, w którym przykupni. A właśnie jeszcze co do tego, hashtag ad. Hashtag ad i ludzie, którzy grają Lords of the Fallen i im za to zapłacili. I teraz tak. Nic do tego nie mam, że ludzie zarabiają pieniądze, nawet się cieszę, bo im więcej pieniędzy, tym może dla dziadka coś skapnie, wiesz o co chodzi. Ale... Ja w mam, mam w dupie generalnie co kto robi, tak se teraz tylko swoje zdanie powiem Żeby streamerzy reklamowali, hashtag ad gry mobilne, które są za darmo I co najwyżej trzeba samemu zapłacić za mikrotransakcje, albo oglądać reklamy Bo wtedy... Czekaj nie teraz, zara Lepiej żeby streamerzy reklamowali darmowe gry W których widz co najwyżej może kupić mikrotransakcję to ja? albo pograć tu. reklamy, niż dupę grę reklamować za 250 zł. Dla mnie to jest równoważy z skamami. No może trochę co innego, ale w sumie tutaj też jest skam. To no zupełnie coś innego dostałem niż obiecywali mi. Każdy ale... reklamuje co chce, ci ludzie, którzy... Miałem, dostały, ale zmieniłem przeglądarkę teraz. będzie dużo lepsze, bo widzieli trailer, ale wiesz... Ludzie, którzy reklamowali pas mango na brzuch, że ci zrobisz sześciopak, też może uwierzyli w reklamę i myśleli, że będzie tak jak na reklamie. Wiesz o co chodzi? Się załamany tym Lords of the Fallen, ale i tak to przejdę dla widza, żebyś ty widzu nie musiał w to grać i żebyś ty nie musiał tego kupować, to przejdę to dla ciebie. Ale nie będę tego spizranował i do końca życia będę miał ranę w sercu, że zostałem opieprzony na 250 PLN pieprzyć te studio i ludzi, którzy tej grze dają 8, 9 i 10 za 10. Pieprze mi Jak wzięliście w łapę, to was pieprzyć i powinniście wypieprzyć. Nie wiem, powinniście kary dostać, A jak nie wzięliście w łapę, to jesteście debilami, że dajecie tej grze 8 na 10. Jak można zagrać w tą grę? Jakie 8 na 10. Jakie ten chłop gry grał, w które Teraz, jakie gry musiał grać człowiek, który gra Da Lords of the Fallen osiem na dziesięć Assassin'a na Sony Ericssonie grał ostatnio? 50 lat temu? <coughs> w jakie on gry grał? W Robloxa Clickera? Każda duża premiera ma o 90 minimalne od wszystkich, recenzenci growy nie są rzetelni. O. Tu nie chodzi o to, że Tam ktoś nie jest rzetelny, nie jest rzetelny człowiek, który... Nie wiem. I się dawałem, że mąż, tam żona zabili się nawzajem. I w tvn w Polsacie, w TV powiedzą, że się Marian zabił żonę, a on się nazywał Krzysztof. No nierzetelny, albo że to się wydarzyło w Łodzi, a on powiedział, że w Krakowie. No nierzetelna informacja. Ale jak ktoś daje że 10 na 10, a ta gra jest w dupę 3 na 10, to nie, to nie jest to nierzetelność. Tylko albo on wziął za to pieniądze, po prostu oszukuje ludzi i powinni <laughs> w dupę zamknąć Mar. to studio i zabrać. Prawo do robienia recenzji albo w dupę powinni przepadać, przebadać czy jest chory psychicznie. Bo ja chcę <grym> taką <grym> wystawić. No nie mam siły, ale się zawiodłem w grze. Dlaczego tak pieprzy? Zawiodłem się na grze, bo ja wielbią slajki i nie ma dla mnie w sumie lepszych gierek do speedrunowania niż są slajki. I w dupę się tak zawiodłem, że to jest Louis. Może recenzent tylko trailer oglądał? No ale to wtedy nie powinien recenzji robić. Dla mnie recenzent powinien przejść grę, mieć jakieś doświadczenie w gatunku. Nie wiem, jak są redakcje, jak jest to IGN, kojarzę nazwę tej redakcji, ale nigdy chyba żadnej recenzji od tego nie widziałem. Oni wystawili tej grze 10 na 10. To jest duża chyba redakcja, tak? Tam powinien być człowiek od Souls-like'ów, od horrorów, od FPS-ów. Tak ty... powinno być, no. No, Uch, no. Przecież to nie jest tak, że, kurwa, no, w normalnym... branżach że dwa to nie działa tak, że jest yy, w gazecie sekcja, kurwa, rowerowa. I nagle wychodzi nowe auto i mówi: Ej, kurwa. Czesień! Tam no tak. jeździsz do pracy rowerem, nie? A no jeżdżę. Kurwa, tak nową skodę zrecenzujesz? Naprawdę. A zrecenzuję. No przecież kurwa to tak nie działa. No, no, no nie działa. Człowiek od gier mobilnych i przy okazji recenzuje gry Triple play Czyli te najdroższe, tak jak Lords of the Fallen albo Eden. To nas to co to dali jakieś gejan? Czemu tak jest? Nie, ja i tak wyjdę i wyszedłem na plus, jeżeli chodzi o tylorców of the Fallen, nawet jak jest tak droga ta gra. I to też. To, że jest taka droga ta gra, to przy okazji mnie bardzo smuci i boli, ale na przykład widz, który nie streamuje, który nie wiem, nie wrzuca na YouTube. No, filmu, to, co jest, to jest to prawda. To jest zupełnie inna perspektywa streamera, który może monetyzować swoje treści, nie? Jak wydam. Grę na chujowy, jak wydam hajs na chujowy produkt, ja jestem w stanie to sobie odbić, no nie? To jest to jakby, to jest coś, co daje mi podłoże no do stworzenia kontentu Rossow of the Fallen na szczęście dostałem za darmo i dało mi bardzo dużo podłoża do stworzenia kontentu ja na ten temat, bo gra była tak chujowa. No niestety, no o tych najchujowszych grach można najczęściej i najwięcej powiedzieć. Z Lies of Pi też obejrzałem z sześć materiałów, też nagrałem swój materiał, też zrobiłem cztery streamy z Lies of Pi. Ale kurwa, na tych najgorszych grach to ja mam najlepszy content serio, uwielbiam to, nie? No to prawda, no przecież ja też się tak grałem nigdy ża na żadną grę aż tak jej nie zwyzywałem, żeby nie wstawić aż wstawić na YouTube'a. Tylko na tą grę to zrobiłem. Bo z droga i się aż tak naciąłem. Że aż musiałem o tym powiedzieć, a potem aż to jeszcze wstawiłem na Ety. I to jest, i to jest taka patologiczna no sytuacja, drwalerem Rembajo kiedyś coś takiego powiedział, bo ktoś się go zapytał, Drwalo, czy ty byś nie wolał, żeby ten wieźmin wyszedł lepszy? I on powiedział tak, kurwa ja wolałbym, żeby ten wieźmin wyszedł lepszy, tak, jest to ideologicznie, ale teoretycznie im gorszy on jest, tym ja mam lepszy content dla was i tym wy macie lepszy content. Tak jakby to jest, to jest otwieranie drzwi, to jest, to jest otwieranie okna w pokoju z zamkniętymi drzwiami, czujecie? Ja wolałbym, no żeby to był kurwa zajebisty sosel, którego bym mógł speedrunować, robić z niego challenge. Bo ja pewnie jeszcze więcej tego kontentu, no nie? A to są całkowicie zamknięte drzwi. I w tych zamkniętych drzwiach idzie znaleźć to otwarte okno, kurwa. Diablo 4 w ogóle mnie nie interesowało. Starfield yy, też mnie nie interesował. Obejrzałem chyba trailer Starfielda i uznałem, że to jest pieprzone gówno. I nie wiem, jak wygląda Starfield i jakie ma oceny teraz, ale nie będę w niego grał. No wszyscy ludzie, czyli pewnie 100% ludzi, którzy zagra w tę grę wyjdą na gigantyczny minus. I nie tylko pieniężny, ale też emocjonalny, że smutna gra i zawiedli się bardzo. I co dalej? Nie wiem, ja polecam pograć w Elden Ringa, polecam Lies of P. No i Jesus Kurwa, Świetny materiał, kurwa. Podpisuję się pod nim rękoma i nogami, nie? Świetny materiał, no i to jest piękne. Dobra, muszę napisać komentarz, i zaraz poczytały komentarze. Dzięki za obejrzenie. Co do gierki, to dalej jest tylko gorzej. To, kropka, trzeba coś dodać? Dobra, napiszę czemu jest gorzej, bo wiem przecież czemu, bo... Pranie pieniędzy... Nie, ja czekaj. Ta gra to... Już nie tylko skok na kasę, ale chyba... Pranie pieniędzy jakiejś mafii. xd <ścoughs> Czekaj. Asz tak grasz. Czy Pozew dostanę? To jest moja opinia o tej grze. Fajne, nie, nie wiem czy oglądają kiedyś, jak ktoś reaguje na mój y, live. Miałem kiedyś rajdy ludzi, którzy tam się oburzyli na to, co o nich powiedziałem. Ale nie reagowali na mój film, bo się chyba bali. Ale tutaj się tak naprawdę zgadzamy ze wszystkim. Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Kusaria! GUSARYA! MAMI SANSE! OBOTSKI SHI POLATSI! GUSARYA!